Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora OMSI 2. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Do obejrzenia tego materiału. Coś tutaj niedobre rzeczy mi się z podglądami dzieją. Z tego co widzę, stream trwa jak powinien i wszystko jest prawidłowo. Dobrze, więc jeszcze raz pragnę Państwa gorąco powitać na transmisji. Panie, coś ciepło jest z klatkami, widzę, czas nagrywania niestety. Okazuje aktualnie 10. Bardzo dużo z tego, co widzę. Oczywiście widzę, że zużycie procesora jest największym problemem. No cóż, nic na to nie jestem w stanie poradzić. Spróbujemy tak pojechać, może jak wyjedziemy w inne miejsce, akurat będzie lepiej. Przyspieszamy do czasu odjazdu. Witam. Puszczamy pasażerów. Dołączamy światła. Puszczamy hamulec ręczny. Zamykamy drzwi. Będziemy ruszać. Dankeschön. Kochani, tu chcą bilet. A no ja, jeszcze trzeba dać bieg. Dobrze. I jedziemy. A, tak jak w tytule filmu, jedziemy mazem. 203. O, ja dobrze pojazdy! Sobie zawód. Ci pasażerowie oczywiście muszą się nie zawsze irytować. To już jest norma. Tego się niestety FOMSI zmienić nie da. Gdybym im dźwięk wyciszył, to wtedy może by się dało. Inaczej takiej opcji nie ma.
Dobrze, wpuszczamy pasażerów. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, witam serdecznie na pokładzie. I czekamy na zielony. A tutaj nie ma tego automatycznego hamulca przystankowego, że jakby się odpuści. No jeszcze trzyma do czasu naciśnięcia gazu. Oświetlenia nie trzeba, 18 stopni w autobusie to ciepło. Więcej też nie trzeba. Idziemy linią numer SB51 na Schattenburg. Czy to jakoś inaczej się czyta, nawet nie wiem. Nie umiem po niemiecku. Odpuszczenie przystankowe i lecimy. Lecimy, bo jesteśmy opóźnieni. I w tym miejscu filmowo w ogóle chciałbym podziękować panu Jakubowi autobusiarz, dzięki któremu w ogóle odcinki oraz Live on 2 serii Omsi 2 są możliwe, ponieważ podesłał mi swoje ustawienia do Omsi, dzięki którym gra działa płynniej. Mogłem to dzisiaj zauważyć, testując przede wszystkim grę na tej mapie, gdzie normalnie miałem 25 do 30 klatek na sekundę. A dzisiaj miałem 60. Więc cała operacja się udała poprawienia. Dziwne rzeczy. Czemu to aż tutaj przeskoczyło, to ja nie wiem. Tutaj ta informacja o tym niskim ciśnieniu w przewodach hamulcowych mnie irytuje. No one się zapala tak właściwie z niewiadomych przyczyn. Dobra, tu można trochę było przyspieszyć. Te węzły trochę poza miastem się jedzie, to można równie szybciej pojechać. Trochę rozkładu widzę, że nawet nadrobiliśmy. Teraz się nie zmieniło samo z siebie, nie wiem na czym to polega naprawdę. Jedziemy planowo.
I zielone, akurat mamy szczęście. Sygnalizacja działa prawidłowo. I autobus przepuszcza. Chętnie nie było, więc lecimy dalej. Troszkę aż mu obroty zwiększymy. No przecież każdy autobus ze skrzynią automatyczną. Im więcej gazu się wciśnie, tym praktycznie większe są obroty. Dobrze, jedziemy dalej. Tak, Jun. Bilet wydajemy. No niestety nie ma tutaj żadnej takiej kasy, żeby można było wydrukować im bilet. Trzeba to zrobić po prostu klawiszami. Nie nawet pojemny ten autobus. Właśnie, aż tu jakiś chłop wyjechał prosto na wypadek z supy. Są tu awaryjne światła. Nie chodziło mi, żeby aż tak awaryjnie zrobić, ale... A 11 minut, super. Odpal to i lecimy dalej. Ludzie wysiadają, do niej wysiadają. A ten tu chce wsiąść nawet. Niech wsiada. Leci. Run Shield Ren Banha. Dzień witam. 24 godziny poproszę. Dziękuję. Hej tam sfery, serdecznie panie Edward M.K. Witam. No co się pan nie irytuje? W ogóle trochę źle, żem pojechał, nie? Jaka to gra? OMSIP 2 jest napisane w tytule, drogi panie Edwardzie. Ogólnie to może tu gdzieś zawrócić. Robimy to może tutaj na tym skrzyżowaniu nawet. Płatna, płatna, oczywiście, że płatna jak. To jak powiedzieli, w tych czasach nic nie jest za darmo. Ile? No to wszystko zależy od dodatków i od takich rzeczy. Ja już właściwie nie pamiętam.
Już tą grę mam od tylu lat, że już no nie wiem, bo ile nawet teraz sobie życzę. Nie orientuję się w cenach po prostu, tak. Nie powiem, że było to delikatne hamowanie, ale było takie, żeby było na nowo. Jeszcze się nie zmieszczę. No jak on jedzie? No jednak się zmieściłem, ledwo co, bo ledwo, ale się zmieści. Jak jadę, dobrze jadę, panie, dobrze jadę. Nie narzekaj. Bo zaraz z laczkiem pogadam. Jak się coś nie podoba, to zawsze można wysiąść. Państwa, niech się państwo tak nie irytują. Mają mocno pierwszeństwo wszyscy z każdej strony. Co? To akurat weźmie i wyjedzie. Jedziemy. Pozabija. No nie wiem, czemu nie chcesz pan jechać? To jest nie tak. No bo to jest przystanek końcowy, tak właściwie. Ja. Nie wiem, że spóźnienie, bo jakiś taki jeden wyjechał. Dobra, odjazd z powrotem mamy 24, dajmy sobie 22. Tu sobie wbijmy. Razem jako dwójkę. Elemental Hovanhoff zgadza się. I czekamy do czasu odjazdu. Witam. Witam, witam.
Dobra, zaraz jest czas odjazdu. Ile osób wsiadło? Raz, dwa, trzy. Trzy osoby. Na taki duży autobus. Dobra. Zamykamy planowo i odjeżdżamy. Dobra, to ja ci skręcę, to lepiej wcisnąć. Zaraz by zaczął przyspieszać jeszcze czasami. Żebym powiedział, żebym wymusił. No panie, co pan? Ziemniaki pan wiedzie? Co to się stało? Ej, panie. Co pan robisz? Alter. Dobrze. Się namieszało. Neu Trasen. No tak, Junkersbaum. Dobra, tylko że ten tutaj teraz stoi, nie wiadomo czemu. Skąd on się tu wziął? No i pięknie. Ja chciałbym teraz przejechać, ten tu stoi i nie pojedzie. Nie, delikatnie się nie da. No i co delikatnie, panie? Widzi pan sytuację na drodze? Niech pan zobaczy. Muszę wymieniać jakoś pojazdy, no to stoją, nie wiem, ten tu się patrzy na tamtego, co se w rowie stoi. Tamten se stoi w rowie na moim pasie. By chociaż zjechał, to nie, to stanie. Dobry, dobry. Witam. Panie, proszę, nie wiecie, co on wyprawia. O co państwu chodzi? Jest bardzo dobre pytanie. Dobry. Aż na zemiu. Prawo jazdy.
Ale o co pani chodzi? Pani się tak nie irytuje, bo to pani na urodę zaszła. Na krótki dystans poproszę. Thank you, schön. No proszę bardzo. O, nie daje rady z podjazdem pod górę. Nie wiem, jak już idzie na. No. Bywało gorzej. A nie, pani usiada pani. Się zastanawia, wsiąść, nie wsiąść. A mi tu w prawo, dobrze. Nie no, 20 na godzinę przez taki zakręt to się normalnie będzie przyjmować. Pani się chyba za bardzo podnieciła to miasto. Halo. Tak, tam wskazania. Ale jest właściwie temperatura tam 90 stopni, wszystko. A paliwa tam się pokazuje paliwo w połowie. A bo ja tutaj też miałem swój planowy przystanek. No, ominąłem jeden przystanek. Jakby co, to nikt nie widział. Ja nie widziałem tak samo, no nikt tego nie widział. Nie, jak on jedzie, to bym był zirytowany, jakby on ktoś przejechał przystanek, ale już bez szybany. Ich hätte gerne einmal Schüler. Pan nie za młody trochę? Na podróże? Autobusem? Na modności? I czerwone światło. I stoimy na skrzyżowaniu po raz kolejny już dziś. Nie no, przyjemny jest ten autobus i szkoda tylko, że zapowiedzi głosowych nie ma w nim. Bo jeździ się naprawdę miło. Oprócz tego, że trochę szarpie przy ruszaniu, to jest naprawdę ok. Dobry. No dobry.
Wieczór oczywiście. Dobry. Tak, schön. Miły dzień dla pani. Już myślę, no obtar, no pięknie, ładnie. Miejcie się tu człowieka, no. Daj się śpieszył i jał. No, super. Nałóżcza, o, jedynie 3 minuty. Pięknie, cieszę się z tego faktu. No kolejny jedzie na obtarcie, no. Jeszcze jakiś? Czy już mogę wyjechać? Normalnie zamiast lekko przyhamować, to nie. Trzeba się bać. W ogóle coś tu mi znowuż nie pokazuje tego, co bym chciał widzieć. I mnie to irytuje. Mi pokazuje niby, że jest offline. No i właściwie wszystko jest w porządku. Ciekawe. Dobra. Jedziemy dalej. To jest 60, to 60. I tutaj nie. I tak nie ma co korzystać z pospasu na tym fragmencie, bo i tak bym musiał zaraz zjeżdżać. Światło to samo, a wyprzedził mnie, wyprzedził tego, co jedzie przede mną. Tu jest mój przystanek. Pięknie. Dobry wieczór, dobry. Myślę, że dla pana też dobry menu. Ja tutaj się nie zatrzymuję przecież. My się zbliżamy do Hauptbahnhof. My się zbliżamy też do przecinek, a nie do prasy. Czerwone. Stoimy. Nie no, mam jedyny kubek szklany w pokoju i na biurku. I żebym go musiał uderzyć oczywiście ręką. Musiałem go uderzyć ręką, przekładając na kołkę z nim. Kim bym był? Nie był, żebym czegoś takiego nie zrobił. O, zwężenie. Miecie jazdy na suwek może? O, to tak się jedzie.
Normalnie to tu już bym był wyprzedany z każdej strony. A że to on się to ani wyprzedać nie umie. Ogólnie to ja daję temu autobusowi cały czas po garach, także normalnie wydają w podłodze prawie cały czas. Ja. A bo tu już jest ten. A bo tu już jest koniec linii.